Jesteśmy na statku Norwegian. 12 lutego, wtorek, i sobie płyniemy. Jest wieczorem, po kolacji. Jesteśmy tu w klubie Spinnaker. I wypłynęliśmy wczoraj z Punta Arenas. Wczoraj z Punta Arenas. No opowiadaj coś, tak. I dzisiaj jedziemy cieśliną Magellana. Część jechaliśmy trochę Pacyfikiem, były bardzo duże fale i bardzo huśtało statkiem. Wszyscy się bali. Ale wszyscy zachorowali i mieli nudności. No, dużo osób w ogóle nie przyszło na śniadanie, bo tak kołysało statkiem od samego nad ranem. No a teraz zobaczyliśmy, że kapitan zmienił kurs i nie jedziemy Pacyfikiem, tylko tu jedziemy między fiordami, jakimiś wysepkami, półwysepkami. W ogóle jakiś bardzo dziwny teren. No tyle, siedzimy sobie i słuchamy serenady. Śpiewa jakaś latynoska. Na 12 piętrze statku. Ta mi się podoba, ten śpiew. Tak jakby śpiewała ta jazz, to bym wyszedł. Taka gruba śpiewa jazzowe piosenki, nie podoba mi się. Słońce dopiero zachodzi, o 10 wieczorem, a jest dopiero 8. Płyniemy chyba między górami, między Andami a Kordyliery. Ameryka Południowa. Nie wypłynęliśmy na Pacyfik, tylko tutaj my się wcisnęli w te fiordy. Zjechał z Pacyfiku, tam gdzie był sztorm, i tutaj w te fiordy. I czasami jest tak wąskie, są przejścia między tymi górami, tymi wyspami, że aż strach patrzeć, jak on to przepływa, i boimy się, żeby nie wpadł na jakąś mieliznę i nie zrobiło się tak z tym statkiem na Costa koło Włoch, że się przewrócił. Ale panie, że tu w ogóle nie płyną żadne statki. No, tu nikt nie pływa, nie przepływa. Żadnego dzisiaj statku. Nie, raz trąbiły syreny, to ktoś płynął. I to jest przecież lato. Luty to jest odpowiednik sierpnia w Polsce. To sierpień. To powinny być największy ruch turystyczny i tak dalej. A tu jest dosyć szeroko, a przejeżdżaliśmy w miejsca, gdzie było na lewo do wyspy 100 metrów i na prawo do wyspy 100 metrów. Aż strach było patrzeć. I on jakąś wjechał z tego oceanu, ze sztormu, gdzieś we fiordy i jakąś trasą nieuczęszczaną.
Ja miałem stracha. Nawet na mapie było pokazane, gdzie on jedzie, a gdzie miał jechać. No, planowana trasa była zupełnie inna, jak on wjechał w takie dziury. Jakbyśmy samochodem, to bym to nazwał, że wjechał w dziury.